Tytuł kursu: Podstawy, elementy prawa administracyjnego. Moduł 8. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego. Praktyczny aspekt obsługi klienta. Temat: procedury obowiązujące przy sporządzaniu i otwieraniu pism tajnych i poufnych. Kto jest odpowiedzialny za ochronę informacji niejawnych określonych w artykule 18 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych? Za ochronę informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w której takie informacje są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane. Co oznacza klasyfikowanie informacji niejawnych i na czym ono polega? Artykuł 19 stanowi o klasyfikowaniu informacji. Klasyfikowanie informacji niejawnej oznacza przyznanie tej informacji w sposób wyraźny, przewidzianej w ustawie jednej z klauzul tajności. Informacje niejawne, którym przyznano określoną klauzulę tajności, są chronione zgodnie z przepisami ustawy, które dotyczą informacji niejawnych oznaczonych daną klauzulą tajności. Oznacza to w szczególności, że informacje takie mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej do dostępu do informacji niejawnych o określonej klauzuli tajności. Muszą być wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę państwową oznacza się klauzulą po pierwsze ściśle tajne, po drugie tajne. Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową oznacza się klauzulą po pierwsze poufne, w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla interesów państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli. Po drugie, zastrzeżone, w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów obywateli albo jednostki organizacyjnej. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.